Słuchaj, Mańka ma siostrę bliźniaczkę, Karolinę Sądecką. Od lat mieszka z mężem i synem w Niemczech. Dzięki. A teraz najprawdopodobniej mamy ją w celi. A Mańka, która ma do odsiedzenia jeszcze 5 lat wyroku, chodzi sobie wolno po mieście. Wale daliśmy dupy. Koncertowo. Nie no, jeszcze to. Zawiadom dyrektora, policja musi szukać Mańki. 004 do 001. Osadzone, skonfliktowane z Mańką wykorzystują jej nietypowe zachowanie i próbują przejąć władzę na bloku. Nie wiedzą, że biją nie Mańkę, ale jej siostrę. Dobrze, k***a, z***a, szmadę! Pod ścianę, bo tu jest! Co powiedziałam? Zabierzemy do izolatki. Chodź. Idziemy. Koniec przedstawienia! Idziemy! Koniec wielkiej Mańki! Spokojnie. Już na ciebie będzie dojeżdżała! Już nic nie grozi, okej? Okay? Gwiazdy, rozejść się! Spokojnie. 15 minut później. Więzienne ambulatorium. Oddziałowa Zuzanna liczy na to, że nakłoni siostrę zbiegłej Mańki do szczerej rozmowy. Ała, to boli. Wiem. Musisz chwilę wytrzymać. Nie chcę tu być. Wiem, że się boisz. I że cię boli, Karolina. Nie jestem żadna Karolina. Gdzie jest Mańka? Co? Ja nie wiem, o czym pani mówi. Po co się zamieniłyście? Co ona chce zrobić na wolności? Jakie zamieniły? Ja jestem Mańka, rozumiesz? Ja! Ja jestem Mańka, słyszysz? Ja jestem Mańka! Muszę jej podać leki uspokajające. Ale wtedy nic więcej z niej nie wyciągnę. Słuchaj, Zuza, inaczej jej nie pomogę. Ale muszę ustalić, gdzie jest Mańka. Ona jest nieobliczalna. Zuza, rozumiem, ale najpierw trzeba jej pomóc. Tak, tak, masz rację, przepraszam. Spokojnie. Spokojnie. Ała, co stało? Spokojnie.